Cześć siemaneczko, witajcie na kanale Paweł Laco, kanał narzędziowy. Dzisiaj przeprowadzimy testy narzędzia akumulatorowego od marki Vivor. Mamy takie dosyć długie pudło i to będzie pilareczka, mini pilarka, dwa w jednym, czyli pilarka ręczna i pilarka ręczna na wysięgniku. Olej do łańcucha, ładowarka akumulatorowa, najważniejszy element, czyli pilarka zabezpieczenie, gumowany uchwyt. Musimy wcisnąć ten przycisk, żeby uruchomić włącznik. Tu wlewamy olej, a tutaj ściągamy tą pokrywę na ciąg łańcucha i osłona. O, dodatkowo mamy rękawice. Jeszcze bardzo ważna rzecz, bez której nie wykonalibyśmy żadnej pracy. A mianowicie akumulator. Akumulator, jaki tutaj mamy, to jest 2 amperogodziny. Ale możemy sobie dokupić 4 amperogodziny. W zestawie mamy 2 amperogodziny. I jeszcze jeden element tej mini pilarki. Wszystko ładnie zabezpieczone. Zobaczcie, tutaj jest jakieś tworzywo ochronne z jednej i z drugiej strony. Aha, jeszcze nie wspomniałem, mamy jeszcze dodatkowe okulary ochronne. No i tutaj mamy właśnie element, do którego podłączamy pilarkę i wysięgnik. A tu podłączamy akumulator. Dodatkowo tutaj ta głowica ma przycisk i możemy regulować naszą pilarkę od minus 45 do 90 stopni. No, muszę przyznać, że wygodnie się trzyma. Zaraz sprawdzimy, przetestujemy to narzędzie. Aha, tutaj mamy jeszcze właśnie taką przejściówkę. Bo tak mamy normalnie w takim stanie. To wypinamy akumulator. Tu mamy przycisk, wypinamy tą część. To na początku możemy zrobić, bo później nie musimy wypinać akumulatora.
i tutaj mamy ten wysięgnik. Jego musimy właśnie tutaj zamontować. O, w ten sposób. I dopiero dajemy akumulator. I możemy wypinać w taki sposób od razu do tej pilarki. A z tej strony montujemy naszą pilareczkę. Fajne rozwiązanie. Tu mamy blokadę. I zobaczmy, jak to działa. Solidne wykonanie. Tutaj jest ta rura aluminiowa. Nie jest taka całkiem gładka. Nie będzie się ślizgać w dłoni. Tak, najpierw podłączymy akumulator do ładowarki, żeby nam się akumulator naładował w pełni, bo tutaj mamy trzy kreseczki, a jeszcze jest jedna. W międzyczasie uzupełnimy olej. Fajnie, bo nie kapie z tego. Trzeba wcisnąć. Długość tego narzędzia bez rozłożenia wynosi około 1,80 m bez akumulatora. A po rozłożeniu mamy około 2,40, ponad 2,40. Maksymalne gałęzie, jakie możemy przecinać, grubość tych gałęzi, to jest około 12 cm. Prędkość łańcucha około 6 metrów na sekundę. Thank you.
No luksusowo to idzie. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że na 2 amperogodzinach tak ładnie to przecina. Założymy teraz wysięgnik i zobaczymy, jak to będzie nam działało na wysięgniku. No, muszę Wam powiedzieć, że to bardzo ładnie pracuje na tym jednym akumulatorze 2 amperogodziny. Już sporo naciąłem. Przyzwyczaiłem się, niepotrzebnie to odpinam, bo tutaj mamy wysuwanie. Zamontujemy do wysięgnika. Przy okazji jeszcze przesmarujemy, mimo że mamy tutaj pojemnik do oleju. No i tak wyglądała praca na wysięgniku. Także bardzo taka pozytywna praca tym narzędziem. Powiem Wam, że nawet bardziej efektywniej mi to wygląda niż ta praca od parka. Dosyć taka mocna konstrukcja, sztywna. Nie ma jakichś luzów. Ile mamy? No jeszcze mamy 3 kreski. To była 1 kreska. Czyli bardzo wydajny ten akumulator jest, bo jak sami widzicie, sporo pociąłem, a tutaj mamy jeszcze 2 amperogodziny, a tutaj mamy jeszcze 3 kreski. No i tutaj mamy wszystkie gałęzie, które udało mi się naciąć na tej jednej kresce z tego akumulatora. Tu jest najgrubszy element. Jeszcze z tej strony. Także takie narzędzie całkiem niedrogie, bo ponad 400 zł i mamy 2 w 1. Taki wysięgnik. Paczka przychodzi bardzo szybko. Nie ma żadnego problemu. To jest świeże drzewo. Suche pewnie będzie przecinało trochę gorzej. Ale możemy tutaj wypróbować i przeciąć na przykład taką kłodę.
sporo elementów jak na jedną kreskę. Nie wiem, jak teraz będzie spadać ta wydajność tego akumulatora. Potniemy to na kawałki, tą grubą gałąź. Weźmiemy po kilka naraz tych gałęzi. Przeciąłem taki kawałek, to ma jakieś 12 cm tutaj w tym miejscu i po prostu zapomniałem włączyć kamery, czyli takie dodatkowe jedno cięcie jeszcze do tego akumulatora. Przetniemy jeszcze raz. Sucha kłoda. Bardzo szybkie cięcie,
No podsumowując, moim zdaniem to jest bardzo dobre narzędzie do ogrodu. Jeżeli chodzi o tą markę, to nie zawiodłem się. Posiadam kilka narzędzi, kilka urządzeń z tej marki i powiem Wam, że mogę Wam śmiało polecić. Bardzo dobrze wykonane jakościowo. Może nie jakieś mega super, ale naprawdę w porównaniu z innymi budżetowymi markami to jest bardzo dobre wykonanie. I jeszcze mamy dwie kreski, a widzieliście, ile tego naciąłem. Także cena nie jest duża, bo ponad 400 zł mamy dwa urządzenia, jakby dwa w jednym, i akumulator w zestawie. Ten akumulator, z tego co widzę, jest bardzo wydajny. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Do następnego filmu. Hejka. No i teraz po skończonej pracy wyczyściłem to urządzenie. Teraz dobrze widać, jak działa ten naciąg tutaj łańcucha. I to skręcamy, dociskamy prowadnicę. Ona nam się wtedy nie będzie ruszać. I gotowe, przygotowane do dalszej pracy.